Jak przepowiedział przed meczem prezes Unii Racibórz, wczorajsze spotkanie z warszawiakami w ramach Krajowej Ligi Zapaśniczej w arenie Rafako do łatwych nie należało. Jak ostatecznie zakończyła się ta rywalizacja? Chociaż trudnego meczu się spodziewano, to takiego obrotu sprawy chyba nikt nie brał pod uwagę. Po pierwszej połowie i czterech walkach Unia Racibórz przegrywała z AWF-em Warszawa 4-0. Dopiero w drugiej części spotkania nasi zawodnicy zaczęli zdobywać punkty, a pierwsze na konto swojej drużyny wywalczył Sebastian Jezierzański. Walka potoczyła się po mojej myśli, była przewaga techniczna, tak jak planowałem w pierwszej rundzie. No nic z tego się cieszyć. Mam nadzieję, że teraz wynik się otworzy i jeszcze zdołamy wygrać, a przynajmniej zremisować. Kolejne walki to kolejne zwycięstwa zawodników Unii. Najpierw odniósł je pozyskany dla raciborskiego klubu Białorusina, po nim głośno dopingowana również przez swoich małych podopiecznych medalistka Mistrzostw Europy i wielokrotna mistrzyni Polski Sylwia Bileńska, która na macie pojawiła się pierwszy raz po latach przerwy. Jestem bardzo zadowolona. To jest powrót po 5 latach, więc tym bardziej z młodą dziewczyną. Ja już nie jestem taka młoda, ale dałam radę. Dziękuję bardzo moim zawodnikom, ci co wskoczyli na tą matę. Tak mnie bardzo cieszyli się moim sukcesem, więc bardzo się cieszę. Ostatnia walka, którą również wygrał zapaśnik Unii Aleksander Kroczak, zdecydowała o wszystkim i spotkanie w arenie Rafako po fatalnym początku zakończyło się remisem. Może się to jednak jeszcze pozytywnie dla nas zmienić, a to z powodu zaistniałych problemów z licencją Białorusina. Mamy 4-4. Na pewno w poniedziałek składam pismo do Krajowej Ligi Zapaśniczej o tą walkę Timura, o tą licencję i myślę, że to będzie na naszą korzyść i ten mecz wygramy 5-4. Następny mecz już 8 lutego. Wtedy drużyna Ryszarda Wolnego zmierzy się na wyjeździe z AKS Białogard.